Cześć, jestem Klaudia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wymień trzy przykłady procesów z życia codziennego, które potwierdzają, że materia składa się z cząstek. No i tutaj przychodzi nam zjawisko dyfuzji, czyli samorzutnego mieszania się cząstek jednej substancji z drugą, która potwierdza nam ziarnistość materii. A teraz po ludzku. Bierzemy wodę i bierzemy sobie torebkę z herbatą, parzymy herbatę. Co widzimy? Że ten barwnik, ta esencja herbaciana unosi nam się najpierw po całej wodzie, tak? A wodę mamy jeden kolor, jednokolorowy napój. To znaczy, że tutaj mamy mieszanie się wody z esencją herbacianą. Można nawet dopisać podczas parzenia herbaty. To samo dzieje się z każdym jednym napojem. Pomieszamy wodę z kolą, kawę z mlekiem, więc jakiekolwiek dacie tutaj mieszanie się dwóch cieczy ze sobą będzie spoko przykładem, a także rozchodzenie się zapachów, na przykład z obiadu, zapachów perfum, z odświeżacza, z, nie wiem, polnych kwiatów na łące, tak? Że to dochodzi do naszych nozdrzy. Przez to właśnie, że materia składa się z cząstek, które się poruszają. Dlatego jak mama robi obiad w kuchni, to do naszego pokoju dociera zapach obiadu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.